były aniołki. Czym się dzisiaj aniołki zajmujecie? Rozdajemy prezenty i słodycze. Jakie to były prezenty? Słodycze, zabawki. I jak przystało na imprezę mikołajkową, nie mogło zabraknąć świętego Mikołaja. Kilka dni w roku wcielam się w świętego Mikołaja już od wielu lat. Robimy to razem z przyjaciółmi. Bardzo fajnie zorganizowane. Widać, że grupy się starają. Wkładają jak najwięcej sił, żeby wygrać. No i fajnie, fajnie ogólnie. Bardzo fajnie, przyjemnie. Tak najwięcej takich imprez. Przyszliście tutaj popatrzeć na siatkarzy, czy też kibicować swojej drużynie? Kibicować swojej drużynie. Publiczne wspaniale się bawi, dopinguje swoich zawodników, a przy okazji przekaże jakieś środki na szczytny cel. Ten szczytny cel to pomoc dzieciom z Mszany Dolnej. W taki właśnie sposób siatkarze pomogli zebrać zabawki oraz słodycze, które trafiły do tych dzieci, do których święty Mikołaj przychodzi rzeczywiście od święta. Mamy teraz za dwa dni Mikołaja, świetna okazja do tego, żeby w zmaganiach siatkarskich uczestniczyć i przede wszystkim pomóc dzieciom w postaci zakupionych paczek przez wszystkie drużyny, które uczestniczą w dzisiejszym turnieju. I te paczki zostaną przekazane potrzebującym dzieciom z naszego regionu. Wynik sportowy zszedł na drugi plan, co nie znaczy, że zawodnicy nie stworzyli sportowej atmosfery. Walka na parkiecie była potwierdzeniem zarówno tej sportowej, jak i już świątecznej atmosfery. Dzisiaj, korzystając z zaproszenia, chcieliśmy się zaprezentować może z jak najlepszej strony, ale również dać pograć wszystkim, jak również wziąć udział w tej wspaniałej inicjatywie. Zbiórki prezentów dla dzieci to też było istotne, myślę, nawet ważniejsze może od wyniku sportowego. Pierwszy mikołajkowy turniej piłki siatkowej siatkarze dzieciom zorganizował siatkarski klub MGKS Mszanka. Zebrane prezenty i pieniądze zostały przekazane przez organizatorów na ręce przedstawicieli Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych z Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Józef Budacz, TV28.